Jak pewnie wiecie z tytułu oraz miniaturki, nagrałem odcinek jak zrobić własną koszuleczkę w Roblox. Krok po kroku pokażę wam jak to zrobić, a więc na początku klikacie create, jak załaduje nam się create, wchodzicie w, gdzie to było, dashboard, a jesteśmy już, no, avatar items i będziemy wchodzić w Classics i zależy co chcecie zrobić. Ja pokażę wam jak zrobić bluzkę i jeżeli macie bluzkę, o tako, musimy mieć podkład, znaczy my będziemy robić bluzkę, ale musimy na czymś ją zrobić. I na czym ją zrobić? Już wam mówię. Dam wam link, ale pewnie link się nie wczyta, to będziecie musieli razem z wami wpiszę, bo to znajdę to i wam pokażę. Okej, okay, wpisałem template shift Roblox. Teraz klikamy, jak jest tu Roblox Studio, to wchodzimy w to. Mamy tu, o, takie coś. I my, tu są do spodni i bluzki naraz. My robimy to, więc to pobieracie sobie i wchodzimy w program, który się nazywa Photopea. O, tutaj mam tutaj nowe kliknę sobie i stworzę, bo tam to już jest stare, bo kiedyś i tu, czekajcie, teraz czekajcie, musimy wyjść i wejść, bo o, i otwórz komputera, ja tutaj to sobie wybiorę tamto i nie będziecie widzieć moich plików. A więc widzowie, jak już mamy, to musimy wybrać jaką koszulkę chcemy zrobić. I tutaj musimy sobie wejść, wpisać tematykę, jaką chcemy zrobić. Ja pomyślę sobie teraz, co by tak widzowie fajnego można by zrobić. Już wrzucicie sobie do Photopea to, to zduplikujcie sobie warstwę i usuńcie, znaczy ja wam mówię, kurde, ja bym to musiał cofnąć. Czekaj, ja sobie wrzucę jeszcze raz to, bo trochę to nie to usunąłem, ale w tej warstwie usuńcie wszystko. Jeżeli robicie koszulkę, na przykład Barcelony, jak ja będę to robić, będę wrzucać sobie koszulkę i będę ją musiał tutaj poprzerabiać, ale jeżeli robicie zwykłą, to wystarczy, że mam zwykły background i pomalujecie go. Wiecie co widzowie, jednak zrobię własną koszulkę, bo zrobienie tamtego trochę przerosło mnie, ale mam już na to pewien pomysł. Widzowie, a więc skończyłem już taką piękną koszuleczkę Hiszpanii, bo jednak nie było robione tamto, jako myślałem na początku, ale ta też mi się bardzo podoba. Teraz klikamy eksportuj i wybieramy opcję, wybieram JPG, zapisuję i zaraz się widzimy. Następnie widzowie, wracamy tutaj. Classic Shirt, Upload Assets, tutaj uploadujemy, następnie nazywamy to Spain, National Team Football i mamy tak nazwane po prostu, a teraz nazywamy to koszulka piłkarska, nie wiem, tu dajemy opis. Opis, każdy sobie wymyśla jaki chce. Ja dam. Przepraszam za Vaniksa w tle. Dobra. Teraz wpiszemy sobie futbol. O, czekaj, dajmy no L. Futbol. Ojej. T-shirt, jeden. Shield for fans pay. Tak, co napiszemy. Wy sobie napiszcie, co chcecie. Uploadowanie kosztuje 10 Robuxów. Dziś wydam 20 już, ale warto. A przynajmniej ja tak mówię. Więc uploaduję. I koszulka uploadowana. Jeszcze popełniłbym błąd, bo trzeba kliknąć, żeby to było on sale. Ustawiamy wartość tego, ja daję 5 V-Bucksów,
Następnie klikamy public i teraz to jest już ten. I jeżeli chcecie od razu przejść do Robloxa, sok czuleczko, klikacie tak, macie tutaj tą koszuleczkę i jeżeli chcecie teraz założyć swoją koszulkę, to klikacie tutaj. Jeżeli chcecie kupić te koszuleczki, tą oraz moją jeszcze inną, już wam pokazuję jaką, dokładnie o dorsach, jest to Classics i wejdziemy sobie w Shirts, Blitz, o Blitzu i tutaj mamy Pam, tu też mogę wam pokazać, to też po 5 Robuxów, więc jeżeli do tej też macie link w opisie.